Ja się nauczę od młodszych. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się ogromnie. Dostałem polecenie, żeby się nie bawić mikrofonem. To próbuję go trzymać w dłoni. Tylko mówić. Drodzy Państwo, cóż, święto. Święto, które jeszcze jest wzbogacone, ponieważ oprócz wymienionych przez Joannę, czyli panią dyrektor artystów, przybyli jeszcze pan Jan Szczandała z Katowic. I Tomasz Pyzik, recenzent naszych książek, nie tylko naszych, czyli już wielbiciel Almanachu. I tak myślę sobie, że widząc Państwa twarze, głównie starych i stałych przede wszystkim bywalców naszej literackiej kawiarenki, raz na drugim piętrze, raz tutaj, że przyjdzie taki dzień, za 2 lata na przykład, Asiu, kiedy będziemy mieli 40 numer, i tak sobie pomyślałem dzisiaj, jadąc po naszego gościa do Gliwic, że może zrobimy zlot autorów. Może zrobimy zlot autorów żyjących przede wszystkim, którzy zechcą przyjąć zaproszenie. A wiadomo, że tutaj autorów mamy rozmaitych, którzy czasami prywatnie się nie cierpią i najlepiej nie chcieliby się w ogóle znać. Ale zaryzykować tak można. Proszę Państwa, ja sobie wezmę numer, żeby sobie przypomnieć. Numer standardowy, 124 strony. Antoni Libera, tak, to być może dzisiaj najlepszy tłumacz z trzech języków. Niemczyzna, francuski i angielski. Cały czas pracujący w Szekspirze i w starożytnych dramaturgach Grecji. Ksiądz Jerzy i trzystulecie, i taki związka tekstów wokół trzystulecia sanktuarium Pszowskiego, tak zwanej Matki Boskiej, tak zwanej Uśmiechniętej. Wspaniałe sanktuarium, takie późno barokowe, właśnie przeżywa trzystulecie. Duży blok włoski, bo ci, co czytają, to wiedzą, że mamy predylekcję, skłonność mamy do buta. I jeśli Joanna powiedziała, że ja się napracowałem, to przede wszystkim za kierownicą się napracowałem, żeby zrobić te kilka zdjęć, które potem służą na przykład Józefowi Ruszarowi, który nie może zdjęć znaleźć na czas. I wtedy można ubarwić też cudze teksty. Blok włoski wraca do nas, z czego się ogromnie cieszę, w imieniu Raciborzankę, Kasia Kwiatek, Ostapowicz. Z takim powitaniem Lizbony. Lizbona gościła u nas już kilkakrotnie, a tutaj taka nowa odsłona, nowe powitanie. Kasia już bardzo dużo wie o Europie i jej sztuce. Stałe felietony. Janusz ze swoimi wariami, Janusz Nowak, który, jak przewidziała Anna, stał się ofiarą zmiany czasu, zmiany terminu z 18 na 17. I Janusz Nowak, współautor, współbohater, z którym tworzyliśmy Almanach, przybędzie tu niebawem. Drodzy Państwo, Miloš Doležal, tak to Praga, to czeski rozklas, to człowiek, który tutaj popisuje się trenami dla zmarłej Jany. To, tak jak powiedziała Asia, no to wstrząsające, że kogoś trzeba poznać ze zdjęć i z wierszy po niej, o niej. Bo mimo, że jego spotykaliśmy tu i w Pradze wielokrotnie, to nie było nam dane jej poznać. Piękny i też dzięki Andrzejowi Bobuchowskiemu piękny gest przekazania nam jakby w pierwodruku tych wierszy. Robert Gawłowski, już w tej chwili stała podpora Almanachu, wrocławianin, człowiek wielu talentów literackich i nie tylko. Grażyna Czogała de l'Aquila, nasza syrakuzanka z Raciborza, też wróciła do numeru. Ten numer, o ile wiem, kosztuje, dlatego że tak się złożyło, że w tym roku, to mówię tym, którzy przybyli po jakiejś przerwie, nie mamy grantu,
I ten numer no, jakoś tam staramy się sfinansować także z Państwa kieszeni. Tor del Mangia to jest XIII-wieczna wieża ratuszowa w Sienie. Jak we wstępie napisałem, no, niech patronuje nam jako obrońcom Republiki.